Witam kochani bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę, czym różni się Mortal Kombat 3 na PSP od Mortal Kombat 3 na Nintendo DS. Tu otóż mamy już inne menu na start. Wygląda to mniej więcej tak. Kombat zacznijmy. Bierzmy sobie na przykład. Tak to wygląda, widzicie? Cyraxa sobie weźmy. Albo nie, Strikera. To tak to wygląda, widzicie? Tak to wygląda. Mortal Kombat 3 na PSP. Wygląda tak. Wygodnie się gra. Jest mała poręczna konsolka. Wygląda bardzo ładnie. Jak normalny Mortal Kombat z automatów, trójeczka oczywiście. Zajebiście wygląda. No i dostałem w ciury. To właśnie tak to wygląda. Jeszcze jedną rundkę zagram i tak dostanę w ciury pewnie. Też mi się tak niewygodnie patrzy z opóźnieniem na kamerę tutaj. No dobra. Zagraliśmy rundkę, zagraliśmy tak. Zrobimy pauzę. I pokażę wam, jak to wygląda na DS-ie. Będę grał na 3DS-ie oczywiście, ale to jest gra z DS-a. Wygląda tak. Widzicie? Jest trójeczka, tak samo. Tu operujemy oczywiście pisikiem. Troszkę inaczej to wygląda. Troszkę inaczej. Może graficznie aż tak się nie różni, ale widać te kanciaste troszkę takie ten, ale dobra. Jest Ultimate Mortal Kombat 3, więc niczym się nie powinien różnić od zwykłej trójki, tylko po prostu większą ilością postaci. Jest całkiem inaczej, desing jest inaczej, bo to w sumie jest Ultimate, ale graficznie nie powinien się różnić. A na DS-ie mamy, widzicie, dodatkowe tutaj, jak robić kombosy u góry mamy wszystko. No i tak jak miało być, tak jest. Czyli niczym się praktycznie nie różni, a też się fajnie gra. A dodatkowo mamy to fajnie u góry, że mamy to z tymi właśnie. To co chcieliśmy, to mamy. A mamy jeszcze więcej i lepiej, bo mamy na górnym ekranie mamy dodatkowo, jak zrobić jakikolwiek kombos. Tak więc różnicy tutaj akurat przy Mortal Kombat, akurat trójce tu nie ma różnicy. I tu ładnie wygląda, i tu ładnie wygląda. Ale można się uczepić ciężaru konsoli. No DS był lepszy, gram na 3DS-ie XL, to może być troszkę dlatego w tym też różnicy, ale na DS-ie pewnie całkiem fajnie się też grało, jak właśnie na PSP, więc nie powinno być. Więc widzicie, tak to tu wyglądało, tak to dla porównania wygląda tu. No może korektywnie troszkę lepiej jest. Aha, fatality mi zrobili. Dobra, a tu mamy na pauzie. No, troszkę korektywnie, tak minimalnie troszkę lepiej wygląda to na PSP, ale nie ma się czego uczepiać i tu jest ładnie, i tu jest ładnie. Do trójeczki Mortal Kombat akurat zgadzam się z obu stron, że na dwóch konsolach całkiem ładnie to wygląda. Co prawda to jest tylko port na mini konsolę, na handheldy. I dlatego... Co mi się tu stało? Aha, jakiś kod.
Na handheldy to jest właśnie ten porty i no to więc to nie będzie tak dawać nam takiego wrażenia jak na automatach kiedyś się grało, ale całkiem miło można pograć sobie na przykład w autobusie siedząc. I to nie jest złe rozwiązanie. Dobra, w takim razie bardzo dziękuję. Polecam na obie konsole. Tę oto grę właśnie, wspominającą lata dzieciństwa na salonach gier.